Jak wiecie, znowu zacząłem współpracować z moją byłą dziewczyną, żoną, czyli Milki, i dzisiaj w odcinku postanowiłem sprawdzić, czy mogę jej ufać. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku będziemy śledzić moją byłą dziewczynę, ponieważ muszę sprawdzić, czy mogę jej ufać. Na samym początku możecie zostawić łapeczkę w górę, prawda? 7000 łapek w górę. To kolejny odcinek z śledzenia mojej dziewczyny w Minecraft. Mam nadzieję, że będzie, znaczy mojej byłej dziewczyny w Minecraft, więc mam nadzieję, że jeżeli będziecie chcieli, no to zostawicie łapeczkę w górę i będę wiedział. Jak się spytacie, dlaczego siedzę w kurce i dlaczego tu jest w ogóle ocieplano, środka jest lato, a ja siedzę kurczę w kurce przed komputerem, to dlatego, żebyście mi w komentarzach nie powiedzieli, że nagrywam piąty odcinek w tej samej koszulce. Dziękuję. A teraz lecimy za nią, żeby ją śledzić. Słuchajcie, mam przygotowane podki na niewidzialność, ale zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do tego, no to koniecznie musicie zostawić łapkę w górę, bo przecież o tym mówiłem. Wejdź na Instagrama, link jest oczywiście w opisie do mojego Instagrama. Tam już mamy ponad 16 tysięcy obserwujących, co jest naprawdę niesamowicie dużym wynikiem. Lecimy po 20 tysięcy, mam nadzieję, że jak najszybciej go dobijemy. I zapraszam również na kanał na Plusie, ponieważ już jutro startuje tam nowa seria Minecraft, którą będziemy rozpoczynać. Taka seria Minecraft na modach, fajna taka dosyć, mam nadzieję, że wam się spodoba, z nowymi osobami również. Więc myślę, że powinniście tam być i oglądać. Nie przedłużam dłużej, lecimy za Emilką śledzić ją, zobaczyć, co ona tu zrobi. Tu już widzę, że powstały jakieś nowe budynki. Nie wiem totalnie, dlaczego one tu są, nie wiem, co to jest za budynek. Ale nieważne, piję pota na nie... Czekajcie, ja muszę zlokalizować najpierw, gdzie ona jest. Czekajcie, że ona jest pod ziemią. Nie, jest tam. Dobra, jest... O kurczę, przytuliłem się do kaktusa. Dobra, wypijamy tą potę na niewidzialność. Mamy 8 minut, prawda? Tak? 8 minut, dobrze. No to lecimy za nią ją pośledzić, zobaczymy co zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Czy mogę jej ufać, bo tak jak wiecie, w ostatnim odcinku zrobiliśmy bazę. Tutaj właśnie w tym miejscu pod craftingiem jest przejście do bazy. No i jestem ciekaw, czy mogę jej ufać, czy ona będzie robiła coś niefajnego, czy nie. I tak dalej. Dobra, widzę, że ona to wybudowała tutaj jakoś chyba na live'ie jakimś, albo nie wiem w sumie. No tak, na live'ie, przecież ja byłem jeszcze na tym live'ie, na moment wbiłem. Więc tak, na live'ie. W każdym razie, nie wiem totalnie co to jest. Ona chyba mówiła, że zoo. Jak mam być szczery, to na razie nie przypomina zoo, chociaż... Nie no dobra, jest jakaś klatka. Jest jakaś klatka, tu coś jest, czekajcie, dobra, idę tu, wejdę normalnie boczkiem. Co ona tu robi? Ej, co ona? Ona tam jakąś skrzynkę chowa. Co ty gadasz? Już pierwsze ukrywa rzeczy tutaj w jakimś takim... Co jest grane, czekajcie. Co to jest za miejsce? To jest jakiś... Ty, nie rozumiem. Ja nie wiem, co jest w tej skrzynce, ja nie będę to sprawdził, ale zamuruję ją, jak znam życie. Dokładnie. Dobra, dobra, ale czekajcie, jak sobie gdzieś pójdzie w sumie? Czekajcie, muszę stąd zejść jakoś. Jak stąd zejść? Dobra, zejdę tu. O, dobra, nie zadało mi to obrażeń. Idziemy zobaczyć, co jest w tamtej skrzynce, bo jestem zbyt ciekaw. Muszę to zobaczyć. Ja jestem na niewidzialności, więc mnie nie widzi. Ale dobra, walimy tutaj, wchodzimy do środka. Co? TNT pochodnia z redstone'a? Co ona planuje? Nie, ona planuje jakiś zamach, jak nic. Nie, 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 bo ona tu wyjdzie i mnie zamknie. Dobra. A, dobra, źle sobie tak postawiła, ale dobra, mieliśmy farta, że akurat nie że udało nam się przejść wcześniej. No nie, no zo, ewidentnie pisze, że zo, ale jaka brama w ogóle, taka, którą trzeba ręcznie otwierać. Dobra, co ona robi? Ty niszczy to. Niszczy, co ona, co to jest? To jest żwir, piasek też niszczy. Ty ode mnie tyle piasku wziąłeś na wtedy na live'ie, a teraz go rzuca w kaktusa. Ja nie mogę, ale nie, okropne to było. Nie podoba mi się takie zachowanie. Co ona rzuca w tego kaktusa? Czy ja tam widziałem potkę na jakąś niewidzialność czy coś? Ej, dobra, ona idzie tam na dół. Ona idzie tu na dół, dobra. Chyba mnie nie widziała, chyba mnie nie widziała, dobra. Schodzimy tu na dół. Dobra, dobra, jesteśmy na dole, jesteśmy w bazie. Dobra, co ona tutaj chce w ogóle zrobić? Nie, tu nie może mnie zamknąć, bo jak ja tam wejdę i ona mnie zamknie, to jest po nas. Ej, dobra, coś schowała mi tam do skrzynki. Chleb. Widzieliście ten timing? Równocześnie z nią zamknąłem drzwi, przez co nie usłyszała, że otwierałem coś. Dobra, dobra. Tam nie wiem, tam tylko se wlazła tak, o nic więcej nie zrobiła. Ej, dobra, gdzieś się odwróciła i patrzy się. Ale chyba nie widzi. Dobra, wchodź, do magazynu weszła, dobra. Nic nie... Dobra! Już myślałem, że nas zamknie, ale jakoś tak mega wolno wychodziła. Co ona, czego ona szuka, co jest? Rozgląda się, rozgląda się. Ewidentnie ma obawy, że ktoś ją obserwuje. No i słusznie, w sumie słusznie. Co? Od kiedy to tu jest? Co to jest za miejsce? Dobra, niech otworzy jakąś skrzynkę, zobaczymy, co jest w środku. Nie! Co? Ile tego TNT? Bierze to stąd. Wyzerowała całe prawie, uwaga. O, i całe wyzerowała, dobra. Ej, idzie stąd.
To... Tam wszędzie są TNT wypchane po brzegi. Jak se nie trafiła. Wszędzie są wypchane po brzegi TNT. Dobra, czekajcie, zanim za nią pójdziemy, ona gdzieś poszła teraz. Ja chcę zobaczyć, czy naprawdę we wszystkich jest. Nie. Nie, to jest niemożliwe. Wszędzie. W każdej skrzyni. Tu jeszcze nie sprawdzi... W każdej skrzyni jest TNT. Wypchane po brzegi. Tam jest kilka staków TNT. Skąd ona to wszystko ma? I dlaczego to tam jest w ogóle? Co jest? Dobra, co ona tutaj robi? Stoi w miejscu. Zastanawiała się nad czymś. Ja się boję, że ona chce wysadzić coś. I to porządne walnięcie będzie. Po stylu TNT ona wzięła ze skrzynki tej małej. Mała skrzynka ma 9 razy 3, to jest 27 miejsc. Więc 27 TNT to jest naprawdę ogromny wybuch. Jeszcze nie bomba atomowa, ale wybuch ogromny. Dobra, gdzie ona leci? Ile mamy czasu? Jeszcze 3 minuty. Dobra, na spokojnie. 3 minutki to jest jeszcze sporo czasu na to, żeby ją pośledzić. Zobaczymy, co ona teraz, czego będzie chciała dokonać teraz. Co ona robi? Dobra, wykopuje piasek. Nie wiem do czego, ale nie zdziwię się, jeżeli postanowi tutaj co nieco wysadzić. Kopię tak... O kurczę, spadłem sobie tu na dół, czekajcie, wyjdę stąd. Dobra, żeby tam przypadkiem nie zostać, bo... Jak widzicie, nie mam czym się... Ojej, prawie mi podkopała. Musimy stać troszkę dalej, żeby tak mieć pewność, że mi nic nie zrobi. Dobra, co ona tu robi? Co ona kmini? Tego nie rozumiem za bardzo. Ale widzę, że tutaj coś muruje i chce jakiś równy kwadrat zrobić takiego zejścia jakby. Okej, okay. To wygląda, nie wiem, dziwnie. Dobra, kopię znowu do... Jakie ona ma potężne narzędzia w ogóle. Ja, patrzcie, co ja mam. Ja mam diamentowy miecz i diamentowy kill off. To jest wszystko, co mam. I to jeszcze musiałem zrobić sobie przed odcinkiem z tego powodu, że zgubiłem tamte i nie wiem, gdzie mam poprzednie. Ale totalnie nie mam nic zenchantowane. Ona ma takie już enchanty. Ja nie wiem, ona tu gra strasznie dużo. My też gramy sporo, ale jakoś nie od razu zacząłem od enchantów, nie wiem. Nie mam levela, ciągle ginę przez kogoś na odcinku. Jak zwykle, to jest już taki mój pech. Ej, dobra, bo ona tutaj robi jakąś totalną dziurę w dół, która nie wiem do czego totalnie miałaby służyć, ale robi ją ręcznie, nie wysadzają TNT, więc... Co? Co ona zrobiła? Aha, chciała... Dobra, rozumiem, chciała wyjść po prostu jakoś tam. No, czemu tu jest w ogóle tak nierówno? Jakieś takie schodki. Mogłaby tu za... O, dobra, zamurowała to. Ale dobra, co ona... Nie, ja wiem, co ona robi. Ona robi pułapkę. Ona robi pułapkę z TNT. Na kogoś. Co ty gadasz? Szkoda, że nie mam czym to podpalić, to bym to już teraz podpalał. Nie, najgorzej. Co ona robi? To jest jak TNT run na tym, na serwerkach różnych. Ale kurde, dlaczego? Dlaczego ona taką pułapkę tu wali? Jeszcze tą pułapkę może wejść każdy tak naprawdę. Aż mnie kusi, żeby świnie w nią wciągnąć. Ale dobra, albo sam w nią wejdę może, co? Nie wiem. Dawajcie łapki w górę i piszcie w komentarzu, czy mamy w to wejść. Jak będzie ileś tam łapy w górę, to wejdę w to na typ. Albo czekajcie, może ją sprankuję i wejdę w jeden klocek, patrzcie. A, dobra, czekajcie, bo się odwróciła. Nie, to ten nie ma sensu. Dobra, poszła se, no to nie, dobra. Pomyślałem, że będzie się coś przy tym grzewać, tak to bym nacisnął na ten jeden. Na ten jeden klocek, to by tam spadło na dół, ale dobra, może tu przyjdzie jeszcze. Ej, co ona tu robi teraz? Kolejna jakaś pułapka, patrzcie, teraz to zrobimy, uwaga. O nie, miałem w ręce półpłytkę przez moment. Mogła to zobaczyć. Dobra, nie wiem, nie widziała chyba mnie. Nie widziała mnie, bo tak to by już machała mieczem, tak jak Dave, żeby mnie poskromić, ale widzę, że nic nie robiła, więc póki co jesteśmy bezpieczni. Dobra, stawia za jakiś piasek w ogóle, dobra, ale to jest straszne, że ona się bawi w takie rzeczy tutaj. No patrz, jak stawia ten piasek tak losowo. Nie, już myślałem, że będzie chciała wysadzić tutaj ten teren. Już chciałem wyciągać miecz, naprawdę. Ty, bo mnie widać! Ty, od kiedy mnie było widać? Ja tak sobie za nią biegłem. Mam nadzieję, że mnie nie widziała. Nie no, chyba mnie nie widziała, ale... Co jest grane? Jaka akcja, ty, tu jest... Czekajcie, zamienimy to z domek Milki na domek Flaka. Bo to już jest taka tradycja. Domek Flaka. Dobra, super. Właśnie, jeżeli chodzi o flaki, to tak jak mówiłem o tym nowym serwerze i tą nową serią, to mogę wam zapowiedzieć, że flaki tam będą. Nie ma to tamto, flaki będą. Dobra, czekajcie, gdzie jest? Zgubiłem ją, nie wiem, gdzie ona poszła. Gdzie ona poszła? Czy ktoś ją widział? Gdzie ona jest? Ej, bo mi znikła totalnie z tego, z pola widzenia. Jest na serwerze dalej, ale znikła mi totalnie z pola widzenia. Ej, dobra, ona jest pod ziemią gdzieś. Co? Spod moim do... Nie.
Nie, 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 nie pozwolę na to. Jakie zło w ogóle. Nie, 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 rozwalam to. Nie ma takiej możliwości. Dobra, dobra, jaką ona pułapkę chciała na mnie zrobić. Widzieliście to? Jaki spadł na dół. Czekajcie, mam... Kurczę, może to jest taka niezła pułapka w sumie. W sumie to nawet ciekawa była. Ale, no nie, no, kurczę, dobra. Przeskakuję, to kiedy idzie to naprawię? Muszę za nią iść, bo ja miałem ją śledzić, ja nie będę teraz naprawiał sobie domku. Tylko gdzie ona poszła? Pewnie robić następne pranki jakieś, pewnie Dave'owi? Nie, gdzie ona jest teraz? U siebie na chacie jest, dobra, widziałem ten nick, mi tak mignął przed oczami. Więc dobra, widzę ją, lecimy do niej, zobaczyć co ona tutaj robi. Niech sobie też zrobi taki, o dobra, wzięła znowu coś i idzie do kolejnego pranka robić chyba. Aha, teraz w tym miejscu, ta? Czekajcie, szybko lecę po piasek, zamuruję ją, ale kurczę, chyba nie zdążę. Poza tym ona zabrała mi chyba cały piasek z domu, tak mi się wydaje. No chyba tak. Dobra, tu mam jakieś dwa, ale to jest nic. No nie, no zabrała mi wszystko, to nie ma co. Dobra, lecę do niej. Zobaczę co ona tam, kolejną pułapkę robi, jak nic. Patrzcie to. Zrzuciliśmy ją na dół. O, patrzcie teraz. Aj. Mogła mnie widzieć. Ała! Nie, celuje do mnie. Ale chyba nie wie, gdzie jestem. Strzela w losowe miejsca. Ale farta mieliśmy przed twarzą, nie? Dobra, czekajcie. Co ona tu robi? A celuje gdzieś. Strzela gdzieś w losowe miejsca. Dobra, ona nie wie sama, gdzie ma strzelać tak naprawdę. Wrzuciliśmy ją w kaktusa. No nie. Pachek macha tym mieczem. Ojejku, ja akurat koło niej przybyłem. Dobra, gdzieś do krów poszła. A, idzie się mścić na krówkach. Krowa ją uderzyła, jakby co. O nie, jakie zło. Co? Nie, nie mów, że wysadzisz krowę. Nie! Wysadzi krowę? Ty, ta krowa zwiała! Nie! Ona za tą krową teraz będzie biegać. Będziemy ją ratować z powrotem. Nie, nie wysadza jej. Co ona robi? Przecież to jest tortura house. Nie. I co teraz? Nie, jak ona to wysadzi? Czekajcie, ja bym to wysadził nawet sam, gdybym miał czym. Ale nie mam w sumie. Ale wysadzi ją czy nie? Dobra, nie wysadziła jej. Chyba, że jednak postanowi, ale dobra, chyba jednak nie. A nie zobaczyła tej tabliczki Demek Flaka. Dobra. Ej, wysadzi ją czy nie? Bo jestem ciekaw strasznie. A nie, uratowała ją. Zakopię ją pod ziemią żywcem. No normalnie, zakopuję ją. I co teraz? Nie, nie! Wysadzi ją! Krówka! Jak ją wysadziło totalnie! Dobra, Emilka zwariowała ostatnio coś. Dobra, mam 3 minuty do końca mojej podki. Mam jeszcze jedno niby, ale to zostawię sobie na następny odcinek, żeby już mieć jakąś też. Bo ja zawsze robię te podki, a później mi zostają, ale to dobrze, bo później są następne odcinki. Dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie następny odcinek ze śledzenia Milki, to koniecznie zdajcie łapkę w górę, tak jak powiedziałem na początku odcinka. Widzimy się jutro o godzinie 19:19 i widzimy się jutro o 16:16 na wielkim rozpoczęciu na nowym serwerze Minecraft. Więc mam nadzieję, że to zobaczycie. Link do kanału, do mojego plusa jest oczywiście w opisie. Link do Instagrama również jest w opisie. Wszystko tak naprawdę jest w opisie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.